Rem. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Witam się z Wami ja, czyli Mando, i mój dzisiejszy rozmówca, czyli Rafał Siciński, SIK. Cześć. Witam Cię, Mando. Witam wszystkich słuchaczy. Miło mi znowu gościć na falach Radia SK. No, po długim, długim czasie, bardzo długim, sobie sprawdzałem, kiedy my ostatnio w Radiu SK rozmawialiśmy, i było to ponad 2 lata temu. W marcu 2016 roku wtedy omawialiśmy Lunatyków, czyli film Stephena Kinga i Micka Gerisa, i wtedy też wpadliśmy na pomysł, żeby... pomysł absurdalny i w ogóle nie wiem, kto na niego wpadł, nie pamiętam, żeby omówić sobie wszystkie ekranizacje autorstwa Micka Gerisa, ekranizacje tekstów Stephena Kinga. No, jak widać, idzie nam tak jak zbieranie się do przekastu, czyli ponad 2 lata i siadamy do drugiej ekranizacji. No może skończymy, może kiedyś się uda. Tak czy siak, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że... Bo dzisiaj będziemy omawiać Worek Kości, o, tego nie powiedziałem. Worek Kości, ekranizację z 2011 roku, telewizyjną. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to jest chyba najdłużej zapowiadany podcast w Radiu SK, ponieważ my go zapowiadaliśmy razem ze Skórą w 2011 roku i to tak dość mocno go wtedy gdzieś tam w końcówce roku promowaliśmy, bo zapowiadaliśmy go jako pierwszy trójgłos w Radiu SK i pierwsze pojawienie się kobiecego głosu. Taki był plan, żeby w taki sposób to omówić. Nie mam pojęcia, kto miał być tym kobiecym głosem. Zakładam, że Skóra mógłby tutaj dłuższą historię dopisać. No, nie wyszło nam wtedy. Na początku 2012 roku omówiliśmy książkę. Ty książki nie czytałeś, z tego co się orientuję, tak? Nie, nie. To jest jedna z kilku pozycji, które Kinga mam cały czas zaległe. Wiesz co, ja wtedy przeczytałem tę książkę po raz któryś właśnie po to, żeby być na bieżąco przed ekranizacją. Teraz bardzo się cieszę, że nie powtarzałem sobie, bo tak ostatnio mam takie podejście do ekranizacji, żeby jednak trochę bardziej na luzie do tego podchodzić, żeby nie czepiać się różnych rzeczy, które wiesz, w książce były bardziej rozwinięte, a tutaj niekoniecznie. I teraz mając szerszy kontekst, od razu wyłapujemy, że coś nie gra, a w momencie, gdy nie pamiętam treści książki, no to zupełnie inaczej na to patrzę. No to tutaj chyba ten szerszy kontekst jest niepotrzebny, bo w tej ekranizacji bardzo wiele rzeczy nie gra i myślę, że to tutaj, jeżeli by się jeszcze chwytać takich rzeczy, które nie są zbieżne z tym, co King napisał, no to już by było w ogóle kaplica, ale jeżeli ta książka ma, no nie podejrzewam, że taki poziom, ale jeżeli fabuła jest bardzo podobna do tego, co Garis zaserwował w swoim serialu, bo to jest jako serial, miniserial, tak, miniserial, dwa odcinki, to funkcjonuje, no to smutno mi. Znaczy, mi chodzi o takie rzeczy, jak na przykład, wiesz, w książce dużą rolę odgrywały sowy, te figurki sów, które znajdowały się tam gdzieś na strychu. Ja pamiętam, że tego się czepiałem, że to mi nie grało, że to było głupie, ale dużo, dużo większą rolę odgrywały. I teraz, gdybym był na bieżąco z książką, to bym się czepiał w filmie, że po co w ogóle te sowy są pokazane, skoro o nich nie ma ani słowa w filmie. A tak, wiesz, jak ja nawet nie pamiętam, o co z nimi chodziło za dobrze w książce, no to oglądając, nawet na to człowiek nie zwraca uwagi. Stoją sobie jakieś 3 sowy, wszystko w temacie, nie? Nie czepiasz się tego, że w książce to było bardziej rozwinięte. No fabuła niestety była dość podobna, ale ja z tą książką mam tak, że ona ma, i to powtarzam, to już pewnie mówiłem wielokrotnie, ona ma świetny klimat. To jest książka, którą wspomina się bardzo dobrze, bo to wiesz, masz duchy, masz jezioro, las, domek,
historię sprzed lat i to są takie elementy, które mogą się składać na fajną historię i worek się tak wspomina, ale w momencie, gdy ja wracam do worka kości książkowego, to mi tam tyle rzeczy nie gra, ja się tylu rzeczy czepiam. Nie przesłuchałem sobie tego podcastu, który my nagraliśmy ze Skórą o książce, ale mniej więcej pamiętam troszeczkę, ilu rzeczy ja tam się czepiałem wtedy i no i tak z tą książką jest i trochę też tak jest z tym filmem, tylko że w filmie dużo, dużo więcej rzeczy jest. Przede wszystkim książka jest, o ile dobrze pamiętam, z 98 roku. Nie wiem, jak to w Polsce wychodziło. Myślę, że jakoś w połowie lat 2000, ale ja mam taki podstawowy zarzut. Nie, już wyszedł w 90-tych latach. Wyszedł chyba tak? Pod koniec jakoś. Ja tak kojarzę, na studiach czytałem to jakoś na początku. No to Pruszyński studiów. Wydawał. Tak, prawdopodobnie taka w tej swojej serii czarnych książek to była jedyna taka z białą. To jeszcze wcześniej. No, biała okładka. Z białym grzbietem. Ale w 98 może nie było aż tyle podobnych historii, natomiast z perspektywy osoby tej historii po 20 latach powstała masa bardzo, bardzo podobnych rzeczy, gdzie gdzieś tam, wiesz, w domku nad jeziorem, czy może w jakiejś tam innej lokacji, ktoś odkrywa historię sprzed lat, która łączy się z traumą, czy z jakimiś wydarzeniami, które przeżywa obecnie. I w tej chwili taki mój pierwszy zarzut wobec tej ekranizacji, że w 2018 roku ona jest wtórna do bólu. To jest rzecz, którą ja widziałem dziesiątki razy i podejrzewam, że również spotkałem się z bardzo dużą ilością dużo lepiej pokazanej tej historii. No ale tutaj też ciężko mówić o oryginalności, jeżeli omawiamy ekranizację 20-letniego tekstu, tak, która powstała zresztą 7 lat temu. Mm-hmm, ale dobra, to może zanim ja tak też zacznę wymieniać swoje rzeczy, które mi tutaj nie grały, w dwóch zdaniach dosłownie o co tutaj chodzi. Mamy jakiegoś pisarza, który bardzo kocha swoją żonę, mają swój rytuał, ona kończy za niego książki i w momencie, gdy trwa trasa promocyjna powieści, gdy on rozdaje autografy, jego żona wychodzi i ginie pod kołami ciężarówki. On nie może pogodzić się z tą stratą, rozpacza, płacze, pije, zaczyna odkrywać jakieś sekrety z życia żony z przeszłości. Dowiaduje się, że jego żona bardzo aktywnie działała nad jeziorem Darkscore Lake, gdzie mają swój domek, no i postanawia w ramach trochę terapii, a trochę w ramach odkrywania przeszłości wyjechać do tego domku, ponieważ aktualnie boryka się z kryzysem twórczym, nie jest w stanie pisać bez żony i tam odkrywa historię z przeszłości, historię czarnoskórej kobiety, która była piosenkarką w końcówce lat 30. bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w czasach dzisiejszych pomaga pewnej kobiecie, która ma małą córkę i jakiś tutaj miejski gigant, stary dziadek próbuje pozbawić ją praw rodzicielskich. I odkrywamy stopniowo historię z przeszłości tej czarnoskórej kobiety i jak to się łączy z czasami dzisiejszymi. No i to tak mniej więcej w skrócie. I to jest jedna rzecz, co mówisz, że to jest piekielnie wtórne. I zgadzam się, to jest piekielnie wtórne. Druga rzecz, poruszyłeś wątek, że historia ma już 20 lat książkowa, natomiast film ma już lat 7. Zgadzam się, ale mimo wszystko ten film powstał w 2011 roku i to jest mój pierwszy zarzut do tego filmu, najmocniejszy. Ja pamiętam, że na niego czekałem dość mocno, że podobała mi się jego promocja. I trailerki takie dosyć klimatyczne, i plakaty całkiem niezłe. Chociaż teraz jak grzebałem i cofałem się i szukałem grafik do tego podcastu, to trochę zweryfikowałem swoją opinię na ten temat. I taka duża, dość szumna promocja, bo to i powstała płyta w cudzysłowie, czyli tam w internecie utwory były tego zespołu, tej piosenkarki, którą tutaj mamy, i były bardzo fajne gadżety promocyjne dla prasy, takie pakowane w taki stary adapter i tam masa różnych fajnych rzeczy. Naprawdę bardzo ciekawie ten film promowano i pamiętam, ja się nastawiałem nieźle, bo to wiesz, był 2011 rok, no może to i 7 lat temu, ale telewizja już wyglądała zupełnie inaczej niż wtedy, gdy Gary stworzył swoje wcześniejsze produkcje i dla mnie to jest
to jest pierwszy minus, że Worek Kości według mnie realizatorsko niewiele odbiega od wcześniejszych filmów Gerisa. Tak. Tak jak jeszcze pierwszy odcinek tego serialu oglądało mi się ok, tak w momencie, gdy dochodzi do większej akcji, do większej dynamiki, gdzie powinno dojść do bardziej dynamicznej akcji, to ten serial leży. On jest momentami kręcony jak w latach 90. I to jak dla mnie bardzo mocno bije po oczach. Zgadzam się w 100%. Serial realizatorsko stoi na poziomie produkcji z lat 90. i powiem więcej, on stoi na poziomie słabych produkcji z lat 90. To wszystko jest bardzo brzydko nakręcone, ale przy okazji bardzo dziwnie. Ja odnosiłem takie wrażenie, jak to oglądałem, że to jest robione jak filmy dla telewizji Romantika czy Hallmarku w tamtych czasach. Jakieś strasznie dziwne ustawienia kamery, gdzie na przykład część kadru zasłania piękny bukiet w wazonie kwiatów i najazd kamery na ten bukiet. Albo mamy jakąś ujęcie z dywanu lub z blatu biurka. Czegoś takiego już po prostu ja nie widziałem od lat w telewizji polskiej, która jest lata za tą czołówką w Stanach Zjednoczonych. To jest nakręcone jak, i tutaj porównam to do reklam, które oglądam amerykańskich, bo oglądam streamy meczów. I tam często są różne reklamy z takich lokalnych stacji telewizyjnych i to jest realizatorsko jak właśnie z jakichś lokalnych stacji telewizyjnych. Kurczę, momentami te wnętrza z domu Mike'a Noonana, bo ten pisarz nazywa się Mike Noonan, to wyglądały jak reklamówki domów starców. Nie nosisz takiego wrażenia, że to wszystko było tak sztuczne, to wyglądało gorzej niż katalogi IKEA. To było po prostu te scenografie, to ustawienie tych... To przypominało naprawdę takie słabe telezakupy Mango, albo właśnie tak jak wspomniałem, reklamówki domów starców. Sztuczne. Do tego przerysowane momentami niczym z kreskówki, bo wszystkie negatywne postaci w tym miniserialu są jak takie postaci z kreskówek, takie wiesz, zacierające ręce, żeby tylko z twarzy było widać, jaki to ja zły jestem. I to zarówno ten cały Devro, czyli ten główny czarny charakter, jak i ta jego pomocnica Rożet, która jest po prostu tak źle przedstawioną postacią, że to aż boli, jak się ją widzi na ekranie, ale nawet wiesz, masz prawnika, który jest jakimś tam prawnym jakimś doradcą, opiekunem tego, nie opiekunem, no ale on ma podjąć decyzję na temat przyszłej opieki nad dzieckiem, no to on też jest sam aktor i jego twarz i to, jak on tam gra, jest dobrany w taki sposób, że po prostu, żebyśmy jak spojrzymy na niego, to nie mieli żadnych wątpliwości, zły jest. On jest, i to jest zły. Jeszcze, do tego... Wspomnę tylko, bo to jest Julian Richings i to jest aktor, który grał w innej ekranizacji Stephena Kinga w Szpitalu Królestwa. No, a tam w sumie zagrał taką, ja nawet zapomniałem, że on tam grał, tam zagrał trochę inną rolę. On grał wesołka. Otto. No, flagową twarz tego serialu, bo on był na okładce DVD, na plakatach. Oprócz tego to, co powiedziałem o dynamice, to bardzo mocno bije po oczach w drugiej części tego serialu. Mamy taką scenę, gdzie nagle zostaje zabita jedna postać. Okazuje się, że oberwała ona z shotguna w głowę, której tej głowy wystawał fragment, ale tam to już mniejsza o większość. No i jest cała scena taka, wiesz, taka typowa filmowa pożegnania, gdzie ona leży, on płacze, ona mówi jeszcze jakieś tam zdanie przed śmiercią, on jeszcze rozpacza i wtedy wstaje, a za oknem widzimy, że ten koleś z bronią stoi i w tym momencie zaczyna uciekać. To wiesz, rzecz, która powinna być od razu, w tej samej sekundzie, w której padł strzał, to ona się dzieje 20 czy 30 sekund później, nie? I takich scen jest dużo więcej. W końcówce masz scenę z Rożet, gdzie Mike wchodzi do łazienki i dziewczynka jest w wannie i on nad nią kuca i z nią rozmawia. I to jest tak, ta rozmowa jest tak poprowadzona, żeby nas zmylić, że ta dziewczynka mówi, robię to, co ona każe mi robić.
I my teraz myślimy, że chodzi o tego ducha. A Mike mówi, jej już nie ma, już nie musisz tego robić. A ona mówi, nie mówię o niej, to o kim? I w tym momencie dopiero ona wyskakuje zza drzwi. No takie rzeczy to się naprawdę kręciło w latach 80. czy 90. I jeszcze w momencie, jak ona wyskakuje zza tych drzwi, to nie atakuje go, tylko staje. On się podrywa, staje naprzeciwko niej i oboje stoją naprzeciwko siebie i czekają, aż ona powie całe zdanie i dopiero trzyma na siebie chyba, ruszają, o ile nie? Dobrze kojarzę, no, to trzyma, to były nożyczki? W ręku i tak stoi z tymi nożyczkami, z nożycami w ręku. 10 sekund trzymając je obok głowy. No to jest... No i ona wtedy musi dokończyć swoje zdanie, musi powiedzieć swojego one-linera, zanim na siebie ruszą, nie? No takich rzeczy tu jest dużo i to po prostu tak boli, a już najbardziej, ale to już nie z dynamiką związane, samochód wybuchający po uderzeniu w Tak, słup. To mam zaznaczone. To jest rzecz, wybuch półciężarówki, no. Gdzie jest pościg i pościg jest też zrobiony, no, dosyć słabo, to jest tak eufemizm, i wybuch po uderzeniu w słup, który po prostu mnie zmroził, aż autentycznie. To mam wykrzykników kilka przy tym punkcie. To był taki, wiesz, to było coś takiego, co się bardzo często widziało w kinie kiedyś, że samochód w coś uderza i wybucha. No ale od dawna się czegoś takiego nie widzi, czegoś takiego już się nie robi, a jeszcze on tutaj tak wybucha dziwnie. Ja sobie cofałem to, bo on w momencie jak uderza, to od razu cały jest w płomieniach, calutki, wszędzie te płomienie w tym momencie się pojawiają. To jest nie dość, że echo przeszłości i to naprawdę taki dinozaur kina, to jeszcze zrobiony żywy. W zeszłym roku we wakacje, tak powiem słuchaczom, omawialiśmy jeden z bardziej kultowych filmów klasy B, a nawet jeżeli ktoś używa tych dziwnych literek do klas, to można powiedzieć, że to jest kino klasy Z, Samurai Cup, i tam mamy bardzo podobną scenę wybuchu samochodu, tylko że tam był płonący człowiek, a tutaj niestety z tej półciężarówki nikt płonący nie wyszedł, ale to jest rany. Tamten film, 90 rok, czy tam 91, i budżet rzędu, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy dolarów, gdzie aktorzy grali we własnych ubraniach, i to jest poziom, który prezentuje miniserial robiony dla naprawdę dużej stacji, bo to, tak mi się wydaje, że to było, czy to tak mam zaznaczone, że to jest A i E, dobrze mówię? Mhm. A i E. Ale to jest chyba dosyć duża przez ekranizacja znanej powieści jednego z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie, z dobrą obsadą i taka realizacyjna po prostu wtopa, że to się, mój umysł tego nie pojmuje, naprawdę. To te pierwsze ekranizacje Kinga, tam powiedzmy Magiel, czy Nieszczęsny Kosiarz Umysłów prezentowały coś zgoła lepszego. No to było dużo lepsze, no bo Kosiarz Umysłów, pomimo tego, że ekranizacją Kinga nie jest, no tak, to ale... wprowadzał masę nowych trendów i łamał w ogóle jakieś tam dotychczas bariery w kinie niemożliwe do zrobienia. To też taka... To na dzień dzisiejszy. To też taka ciekawostka. Na dzień dzisiejszy to wygląda jak ramota, ale wtedy... I tutaj też taka ciekawostka, bo Mike'a Noonana gra aktor Pierce Brosnan, który właśnie w 92 roku w Kosiarzu Umysłów grał doktora Lorenza Angelo. Dużo młodszy był, jeszcze przed Bondem, przed Mamma Mia. Zapomniałem nawet, a faktycznie... Autorem. Od dawna chcę obejrzeć obu Kosiarzy Umysłów, bo dwójki nie widziałem nigdy i od dawna, od lat chcę to zrobić w Radiu SK, a jakoś się nie mogę zabrać. No dobra. No dobra, ale to skoro chcesz jeszcze coś o realizatorstwie? Tak, bo mam całkiem sporo zarzutów, jeżeli chodzi... No ja też mam dużo, tylko już tak bardziej spoilerowo. A nie, ja mam zarzuty do strony realizacyjnej. To jest tak, przede wszystkim muzyka. Muzyka, która dla mnie, no to też są echa lat 90. Za muzykę odpowiadał pan Nicholas Pyke. Nicholas Pyke. On zrobił bardzo dużo muzyki do Kingów. I to są rzeczy znane, ale on też robił między innymi do większości filmów Garisa. Jazda na kuli, Desperacja, na pewno robił do Lunatyków. Nie wiem, czy do innych miniseriali, chyba nie. I do czego zmierzam? To jest muzyka, która właśnie też niestety takie nosi znamiona taniej telewizji. W czołówce jest beznadziejna. To jest takie... Też takie pozostałości z seriali lat 90. Ona się próbuje zdobywać tę taką klimatyczną coś, co ja bym nawet porównał, że to
próbował osiągnąć coś, co jest w Twin Peaks w czołówce. Wiem, że to jest nie do porównania, ale mam odnośnie takie wrażenie, ale jeszcze wchodzą, oprócz tego, że ona stoi właśnie w tych latach 90., to ma takie kretyńskie momenty, na przykład Noonan biegnie i słyszymy jakiś totalnie generyczny pop rock i ja sobie myślę, Jezus, skąd ta muzyka się nagle wzięła? I Noonan zdejmuje słuchawki i okazuje się, że on tego gówna słuchał. Przepraszam za sformułowanie. Później mamy, czy tam wcześniej mamy taką scenę, gdzie on próbuje pisać powieść i jest taka idiotyczna muzyka jak z jakiegoś samouczka, takiego kursu na YouTubie, czy coś takiego. Czy z prezentacji multimedialnej, które na przykład przy tych platformach learningowych, które niektórzy mają w pracy i są zmuszani do tego, jest obecne. To były rzeczy, które... Ja bym się, szczerze mówiąc, nie chciał podpisać, że będąc na miejscu tego kompozytora, bo to są rzeczy, które są dostępne za darmo w jakichś archiwach darmowych dźwięków, darmowej muzyki. A i tak podejrzewam, że lepsze już tam są rzeczy w tych w takich archiwach. Także ze strony, jeżeli chodzi o muzykę, to ja jestem strasznie rozczarowany. I jeszcze od strony realizacyjnej wspomniałem o idiotycznych ujęciach, idiotycznych zdjęciach, które były po prostu jakieś poudziwniane strasznie. Natomiast jest jeszcze oświetlenie, które dla mnie było totalnie niezrozumiałe. To też są echa, dawniej się tak kręciło, ale tutaj już nie lata 90., tylko lata 70., gdzie mamy noc, a światło wpada za okien i ono się nie zgadza. Rozumiem, że wielki księżyc świeci, odbija się od jeziora, ale to światło wpada po prostu ze wszystkich stron do tego domku. Lub też, no to widzimy, że duża część scen wokół domu jest kręcona w jakimś studio, ale tam się te światła nie zgadzają. Poza tym jest ostatnia rzecz, czyli efekty specjalne i mamy takie... Chodzi mi o drzewo w końcówce i walkę z jego gałęziami. Kojarzysz, o co mi chodzi? No, kojarzę. Na drzewie mamy drzewo, które wygląda tak, jak kobieta, jak ciało kobiety. Jest biała, biała kora i na końcu pojawia się na niej twarz na górze, w miejscu, w którym normalnie byłaby twarz... patrząc na to jak na ciało, no w taki sposób właśnie jak w dawnych filmach, a potem on w tym czasie próbuje coś zrobić, a to drzewo zaczyna go lać gałęziami i to tak, że leje go z płaskiej po twarzy tą gałęzią taką, że widać, że ktoś stoi jego patykiem poza kadrem. I normalnie tylko brakuje, żeby jeszcze rękę w kadr włożył i go bije tym patykiem, a ten walczy łopatą z tymi gałęziami. No, zupełnie w ogóle nie w tym miejscu, w którym powinna być gałąź. Powiedzmy, tak jak jest drzewo, to pod zupełnie innym kątem, bo ta gałąź jest naprzeciwko jego twarzy. Nie? Ja tutaj naprawdę miałem myśli, że rany, to jest chyba Gary składa hołd filmom i reżyserowi Edowi Woodowi, bo to autentycznie ta scena jest jak wycięta z filmów Eda Wooda. I jeszcze ostatnia rzecz to są takie idiotyczne zaciemnienia między scenami, gdzie normalnie mamy jakąś scena przechodzi w inną scenę, tutaj mamy takie zaciemnienie. Kojarzysz, o co mi chodzi? Zwróciłeś na to uwagę? No też są... Zanim zaciemnienia są, też są często odjazdy takie, że on mówi raz na tak, dwa razy na nie. Powtarza to bardzo często, żeby mu jego żona, z której istnienia życia gdzieś tam w tym świecie duchów nie zdaje sobie do końca sprawy, ale chce w to wierzyć i wtedy on wychodzi i zawsze ta kamera schodzi na bok, zbliżenie na telefon powiedzmy i wtedy ten telefon pik, raz mam pika, albo zbliżenie na dzwonek takie maksymalne, powoli, jak na weselach się kręciło, gdzie kręcisz tańczącą parę, a potem zanim zrobisz cięcie, to zjeżdżasz na balon, robiąc jednocześnie zbliżenie. To taki trik młodego kamerzysty. Tak, no i te wizje jego... A to... No też jeszcze powinienem powiedzieć przy okazji efektów specjalnych, te jego wizje są no żenujące. No to jest... Ja to odbierałem jako silenie się bardziej na zrobienie czegoś klimatycznego, niż rzeczywiście gdzieś to było klimatyczne. I to jest bardzo dla mnie dziwne, bo no, jakby nie patrzeć, Garis jest ja go uważam za słabego reżysera, ale
tutaj odnosiłem wrażenie, że on autentycznie cofnął się, jeżeli chodzi o w rozwoju. Też może to jest, nie wiem, wina ekipy, która w postprodukcji opracowywała te efekty specjalne, te sceny, i Garris, będąc już osobą starszą, nie do końca sobie zdawał sprawę, że, znaczy starszą, on miał 60 lat, jak to kręcił, więc ale może nie łapie już nowego kina, no nie umiem tego wyjaśnić, ale to wszystko wygląda naprawdę bardzo źle, bardzo tanio, i czasami są rzeczy, które są taniej, ale cieszą, a te po prostu żenowały. To jeszcze też dwie, trzy rzeczy. Mówiłeś o czołówce, mnie się ona nie podobała. To znaczy, ja przyznam, że przy pierwszym odcinku w ogóle nie załapałem, że to jest czołówka. Myślałem, że to jest takie jakieś właśnie jakaś wizja, sen czy coś, jakaś taka migawka różnych scen, które będą potem. Taka trochę niezrozumiała, i dopiero jak obejrzałem drugi odcinek i było drugi raz to samo, no to załapałem, że to jest, kurczę, czołówka w miniserialu. Jedną z najgorszych scen, ale to nie realizatorsko, tylko fabularnie, ale też osadzoną po prostu w kinie dawnej epoki, jest końcówka, tylko że o tym to ja bym chciał bardziej spoilerowo, ale mówię o zupełnie ostatniej scenie, gdzie jest już policja, wszyscy, a oni sobie wychodzą na kajaki. To ja po prostu na to patrzeć nie mogłem i nie wierzyłem w to, co widzę. Natomiast jeśli chodzi o realizację, jeszcze jeden drobiazg, jedna scena jest taka, gdzie Mike... albo w zasadzie dwie, zanim do tego dojdę. Właśnie jego wizje, to co ty mówisz, te momenty, gdy on wchodzi w te wizje, one są, kurczę, niezrozumiałe. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Gdzie nagle, wiesz, on słucha muzyki i nagle się przenosi w czasie jakby. Mhm. Bo nie wiem, czy o tych konkretnie wizjach mówiłeś, czy o tych strasznych, strasznych w nocy, gdzie mu się tych strasznych jakieś... w nocy, to ty mówisz, ale tu też strasznych. Masz rację. A ja mówię, a mówię o tych, gdzie on się przenosi i odkrywa historię sprzed lat. No jakoś nam to musiano pokazać, no ale równie dobrze mógł wziąć dzienniki, czytać i sobie to wyobrażać. Ja za pierwszym razem myślałem, że to jest taka jego wyobraźnia plastyczna, pisarska, że wiesz, leci płyta z piosenką i on sobie to jakoś tak plastycznie wyobraża, tylko że z drugiej strony on tam jest i ci ludzie na niego zwracają uwagę. A za drugim razem to jest już w ogóle, on otwiera drzwi i ze swojego świata przenosi się do drugiego świata. I dopiero po tym wszystkim, po tam długiej scenie w tamtym świecie, on się budzi nagle. Budzi się rano, siedząc nad powieścią swoją. I dopiero w tym momencie my sobie zdajemy sprawę, że to jest sen. A wcześniej tam w ogóle nie łapaliśmy, bo była ciągłość taka, że on jest w naszym świecie i nagle przechodzi przez drzwi do innego świata. Jak dla mnie to tak nie bardzo. Natomiast chciałem jeszcze realizatorsko do jednej malutkiej sceny, bo przypomniało mi się z płytą. Jest scena, gdzie on rozbija płytę i kuźwa, ona jest trzy razy przecież. Nie wiem, czy to zwróciłeś na to uwagę, on uderza płytą o stół i to jest tak bach, bach, bach z trzech różnych ujęć pokazane. Wiesz co, nie, akurat to, patrz, tak się też, na to nie zwróciłem uwagi. Tak się uwagi. Też nie robi w filmach. Tak się nie robi w filmach. Masz scenę, gdzie po prostu uderza płytą i ma być zły i ją rozwala, a tutaj wiesz, bach, bach, bach z trzech ujęć. Nie? To jeszcze, wiesz co, bo... I to nie z trzech ujęć sklejonych, tylko trzy razy rozwala płytę, nie? Rozumiem. Dobra, bo to nie ma sensu tyle o jednej scenie. To tak jak w takim filmie Policyjna opowieść z Jackie Chanem, gdzie nakręcili jedną z najbardziej trudnych kaskadersko scen, gdzie Jackie Chan zjeżdża ze słupa takiego, który miał być wielką choinką i wokół jest pełno lampek i Jackie Chan nakręcił ją trzy razy, raz tam nawet doznał porażenia prądem, ale stwierdził, że skoro ją nakręcili trzy razy, to ta scena jest trzy razy w filmie, to może tak samo tutaj, jak Pierce Brosnan rozbijał płytę, to była najbardziej niebezpieczna scena, i powiedział, nie, były trzy duble, to wrzucamy to trzy razy. To jeszcze, wiesz co, tak realizatorsko, bo to sobie takie, zostawiłem takie luźne przemyślenia, ale generalnie bawiło mnie, znaczy chciałbym cię też zapytać, czy rzeczywiście tak to było w książce, ale podejrzewam, że już nie pamiętasz tego, bo generalnie ten domek, te nawiedzenia w tym domku mnie strasznie bawiły, bo te duchy cały czas coś zrzucały, a on musiał to sprzątać i to było chyba niezamierzenie zabawne, bo za każdym razem to było jakieś przewracanie czegoś i mnie to strasznie bawiło. I druga rzecz... Nie, to ci nie odpowiem, nie pamiętam czegoś takiego. Aż tak i druga rzecz, to może przy akurat jak omówimy kreacje aktorskie, bo to jest, w sumie to się będzie wiązało z postacią graną przez Pierce'a Brosnana, to znaczy właściwie z osobą Pierce'a Brosnana, także to poczekam sobie, jak omówimy aktorów, chyba że nie będziemy omawiali. No, możemy chwilę pogadać, ale ja jeszcze powiem, co jeszcze mi się nie podobało, co Gary spieprzył. Jedna rzecz. Literki na lodówce. To jest rzecz dość klimatyczna, fajna. W książce on, nie przypominam sobie, czy widział ich ruch.
Wydaje mi się, że nie, a na pewno nie powinien go widzieć. Tylko w momenty, gdy są ułożone, albo już gdzieś tam w końcówce, powiedzmy, chociaż to byłoby też zbędne. A tutaj on na samym początku, w ogóle pierwsze poróżenie literek, on nam wali tym w oczy. I to tak, że w momencie, gdy Mike zamyka lodówkę, to te literki się ruszają i układają w Hello Mike, nie? To jest złe, to popsuło klimat i to popsuło taki coś, co można było wykorzystać jako fajny potencjał. Dla mnie to jest coś takiego jak żywopłoty w Lśnieniu, zwierzęta z żywopłotu, których też nie powinno się pokazywać, tylko może gdzieś tam zasugerować, że jest ich ruch, a w momencie, gdy je pokazujesz, to burzysz cały klimat. I tutaj on zburzył klimat tych literek. No a jeszcze w książce inna sprawa, że Mike był o tyle inteligentny, że jak zobaczył, jak skumał, że jakieś tam duchy, ludzie z lodówki mu przekazują informacje, to zaraz dokupił tam kilka paczek literek i poprzyklejał ich pełno, także one mogły mu tam trochę więcej tych informacji, powiedzmy, przekazywać, a tutaj musiał się nieźle natrudzić, żeby rozszyfrować niektóre, bo serialowy Mike nie wpadł na taki bajeczny pomysł. Ale dzięki temu mieliśmy nawiązanie, bo były dwa nawiązania w sumie. Raz jego agent mówi o Richardzie Bachmanie, a wtedy, gdy on nie zrozumiał przekazu na lodówce, to znalazł hasło Booyah Moon, czyli nawiązanie do historii Lizzie. Dokładnie. No. To tak tylko. Okej, okay, aktorsko, ty masz zarzuty. Ja może jakoś szczegółowo tutaj nie jestem w stanie wejść i każdego omawiać, nie wiem, czy jest nawet sens, ale bardzo się cieszę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że właśnie tego agenta mogliśmy zobaczyć na ekranie, czyli Jasona Priestleya. Ja zawsze się cieszę, jak widzę gdzieś na ekranie kogoś z Beverly Hills 90-210, więc tym razem też. Szczególnie, że w sumie całkiem nieźle, wydaje mi się, zagrał. A druga rzecz, cieszyłem się, że Annabeth Gish jest na ekranie, chociaż tutaj już tak może różowo super nie było. Poza tym Annabeth Gish od czasu 11 sezonu z Archiwum X i 10 to już tak nie przepadam niestety za postacią. Okej. Okay. A co ty chciałeś o Brosnanie? To jeszcze tak, jeżeli mówimy, ty wymieniłeś, kto cię ucieszył, to jest postać Sida Noonana, brata Majka, tak, i gra go Matt Frewer, czyli... Ale on grał we wszystkich ekranizacjach Kinga Gillisa, także... Dokładnie. To spodziewany i to jest też znana twarz. I akurat on grał w wspomnianym przez ciebie Kosiarzu Umysłów Drugim, czyli Ponad Cyberprzestrzenią. Taka ciekawostka. O. Ale to też on był rzeczywiście, no, Autostrada Strachu, bo on akurat nie grał w tym... W Lunatykach nie grał, ale nie grał. Autostrada Strachu, o ile dobrze kojarzę, no to Bastion, Desperacja, Jazda na Kuli, chyba nie grał w Lśnieniu. No nie pamiętam już teraz, może miał jakąś mikrorulkę. Chyba nie grał w Lśnieniu, ale no tutaj w każdej tej ekranizacji Garrisa, to takie... Z takich małych ról... Bo jeszcze zanim do Brosnana przejdziesz. Z takich małych ról to nie podobała mi się ta dziewczynka. Tak jak zazwyczaj się chwali dziecięcych aktorów występujących w amerykańskich filmach, tak tutaj kompletnie to do mnie nie trafiało. Ona miała prawie cały czas taką samą twarz, nieważne czy się śmiała, czy płakała. I emocji zero, jak dla mnie, w tej twarzy było. Za to bardzo mocno przerysowane. Katie Carmichael, ta dziewczynka się nazywała. Ja bym też chciał pochwalić, Matty, czyli tą dziewczynę, tą kobietę, którą Mike poznaje nad jeziorem i której pomaga w rozwiązywaniu jej problemów. Grała ją Melissa George, to jest aktorka, którą ja szczególnie lubię za taki horror, Piąty Wymiar, on ma taki polski tytuł, natomiast angielski to jest Triangle, gdzie grała główną postać i to był bardzo, bardzo fajny taki dreszczowiec, ale w wielu innych filmach grozy można ją było zobaczyć na przestrzeni właśnie tych lat 2000. Grała w Amityville, w remake'u, w Turistas, w regule Vaz i grała główną rolę żeńską w 30 dniach mroku. Później jakoś właśnie po tym worku kości zniknęła z radarów i nie wiem, czy to klątwa tego filmu, kurczę, no szkoda, ale
tutaj ja muszę pochwalić, ona chyba naprawdę była najlepszą tutaj, miała rolę w całym serialu. Natomiast głównego złego, tego Maxa Devereaux, który jest jej teściem i który próbuje odebrać jej córkę, grał William Sheyret i to jest, kurde, no dosyć znany aktor, który występował w wielu kultowych filmach, między innymi w Gremlinach, w Interkosmosie, w Tora, no taka znana twarz, nie wiem, czy ty go kojarzysz. Tak, na pierwszy rzut oka nie, bez sprawdzania i bez przypomnienia. Mm-hmm. No, w każdym razie tak, ja sobie, znaczy ja też go nie poznałem, bo tutaj już jest starym człowiekiem w tym filmie, natomiast gdzieś tam sobie przeglądałem zdjęcia i akurat jak już jest trochę zdjęcie z jego młodszej facjaty, no to poznałem. No, ale właśnie Pierce Brosnan, który jest aktorem, jakby nie patrzeć, już z olbrzymim doświadczeniem, grał, najbardziej znana rola, no to James Bond, 4 filmy, ale grał też u Polańskiego w Autorze Widmo, którego ja osobiście ten film bardzo lubię. I Pierce'a Brosnana lubię. I lubię go za jego filmy komediowe, lubię go za te bardziej poważne, bo przecież on u Bartona grał w Marsjanie atakują, ale grał też w bardzo fajnym horrorze Nomads i no i Remingtona Steela też grał. I tutaj właściwie aktor z gigantycznym dorobkiem dostaje fajną rolę i jest bardzo poprawny, natomiast sceny, gdzie Brosnan ma grać jakieś emocje, to są po prostu śmiech na sali, to są jaja. Ja myślę, że on specjalnie, celowo torpedował tą produkcję, ja inaczej tego nie potrafię. Ja wielokrotnie, jeżeli ktoś słucha tych podcastów, które nagrywam na konglomerat przekastów, to ja wielokrotnie mówię taką, może ktoś powiedzieć, że ja węszę jakieś teorie spiskowe. Natomiast ja uważam, że on tutaj celowo torpedował, bo nie chce mi się wierzyć, że gdy on ma grać złość, to gra to w ten sposób, że wywraca krzesła. Jest taka scena, ale tak totalnie przerysowana, gdzie on czegoś szukał. Szukał chyba w tej pracowni swojej żony. Wiesz, jak czegoś szukasz, to nie wiem, podnosisz coś, oglądasz, otwierasz szufladę, otwierasz szafkę, a on biegał po tym pokoju i wywracał krzesła. Ja po prostu lałem. Ja ten film w pewnym momencie to przestałem myśleć, że to jest na serio kręcone, tylko że to jest jakieś robienie sobie jaj, bo to jest tak zagrane, że to się oglądało w filmach Abbott i Costello w latach 40. Gdy do tego dodamy też scenę z tym walką z gałęziami, gdzie on walczy z drzewem, to powstaje właśnie jakiś obraz, gdzie Pierce Brosnan robi po prostu krecią robotę. No nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Znaczy, tam jest kilka takich scen, takich drobnych, przy których miałem podobne chyba odczucia. Na przykład jak dowiaduje się, że jego żona na kolacji, gdzie podejrzewał ją o romans, była z jego bratem i zaczyna się śmiać, tak do siebie się śmiać w głos. Jest może kilka takich scen, ale ja akurat może aż takie wrażenia tutaj nie odniosłem. Przy czym ja nie jestem takim fanem Pierce'a Brosnana. Między innymi przecież Bondy ja przestałem oglądać w momencie, gdy on zaczął grać Jamesa Bonda i nie przypominam sobie żadnego filmu, gdzie mógłbym powiedzieć, który oglądałem i mógłbym powiedzieć, kurczę, wow, tak bardzo lubię tego aktora. No, Worek Kości nie poprawi tej sytuacji. Natomiast pamiętam, że jak pierwszy raz oglądałem ten film bezpośrednio po książce, to byłem bardzo zły na ten początek, gdzie on ma odegrać emocje po stracie żony. Teraz już tak nie miałem. Teraz okej, no. To zostało tutaj pokazane w najprostszy możliwy sposób filmowy, czyli na początku rozpacza, pije. Potem żyje w brudzie, potem pije, potem w ogóle zawala pracę i tak w kilku takich migawkach, 2 miesiące, no w taki sposób pokazujemy jego rozpacz. W książce to jest zrobione zupełnie inaczej, dlatego ja byłem tak zły za pierwszym razem, bo w książce to jest rozciągnięte chyba na 5 lat, jeżeli dobrze pamiętam, i to nie jest na takiej zasadzie, że on płacze, że on zaczyna pić, tylko właśnie on po tych 5 latach nadal jest
w taki dużo bardziej nieszablonowy sposób. Ta jego miłość podkreślana, te wszystkie ich wspólne jakieś tam rytuały i tak dalej, i tak dalej. No, za pierwszym razem mnie to tutaj w filmie trochę wkurzyło, ale z drugiej strony to jest język filmowy. Może i trzeba to szybciej, prościej i w skondensowanym czasie pokazać. Dlatego teraz okej, teraz przez to przejechałem okej, ale też niczym, to żadna rewelacja. No, po prostu taki standardowe załamanie szybkie. No, bardzo standardowe. No. Ale na przykład mówiłeś o tej dziewczynie. Memeti. Czyli Melissa George. I zgadzam się, ona tutaj bardzo fajnie wypadła, ale na przykład relacje pomiędzy Mike'iem a Meti, ja jej nie kupiłem. W książce, pomimo tego, że miałem duże zastrzeżeń do książki, to było coś, co naprawdę kupowałem. Gdy dochodzimy tam do takiego punktu kulminacyjnego tych relacji, to dla mnie w książce Kinga to jest jedna z bardziej emocjonujących scen, jakie King napisał. Takich aż wkurzających, bo chcesz, żeby się to potoczyło tak, a to się nie toczy tak. W filmie absolutnie tego nie odczułem. W filmie tu mamy ile? Ze 3 spotkania i tak. Do tego romansu między nimi to dochodzi tak bez sensu, że tego w ogóle nie czujesz. Jeszcze mijają tu 2 miesiące, on 2 miesiące temu stracił żonę, rozpaczał tak, że aż źle z nim było, a tutaj nagle ciach, jeszcze ona mu mówi, ona by na pewno tego dla ciebie chciała i tutaj się całujemy, tutaj już idziemy za chwilę do łóżka. W ogóle tego nie czułem, w ogóle w filmie mi to nie wybrzmiało, nie zagrało, a szkoda, bo to naprawdę a w książce grało. Ja odniosłem takie wrażenie, że pewne rzeczy, które jej teść Max na ten temat mówił, to są prawdą. Ja odczuwałem to, że ona rzeczywiście manipuluje Noonanem, że jest atrakcyjną blondynką i próbuje tego Piersa Brosnana, biednego, rozpaczonego po stracie żony, zmanipulować. I to takie było płytkie, ale takie, no tak myślę, tak przynajmniej ja tak odbierałem to, że to nie jest prawdziwe uczucie, tylko Mike gdzieś tam sobie szuka czegoś romantycznego w tym wszystkim, a Meti jest po prostu no oportunistką. Nie wiem, czy znajdziemy w tej dyskusji jakieś plusy. Ja bym bardziej chciał wejść powoli w szczegóły, czyli w sedno tej całej sprawy trochę kryminalnej, trochę nadprzyrodzonej. Przy czym no to już tak byłyby trochę spoilery. W takim razie wiem, no to powiedzmy, że jest już teraz sekcja spoilerowa i krótkie podsumowanie dla ludzi, którzy może po naszej dyskusji będą chcieli sięgnąć po ten serial. To zaczynaj. No teraz takie niby nie spoilerowe. Mówię, bo jeżeli ktoś będzie chciał sięgnąć jednak po ten serial i być zaskoczony, no to żeby nie odniósł. Znaczy no, nie słuchał dalej. Dla mnie gigantyczne rozczarowanie. Gigantyczne rozczarowanie jak dla mnie. Szczególnie, że naprawdę miałem duże oczekiwania, a wiem, że ta książka jest lubiana, że bardzo dużo czytelników bardzo lubi tę książkę. Moim zdaniem no, na filmie się przejadą. Tak jak po pierwszym epizodzie miałem jeszcze naprawdę pozytywne wrażenie teraz, bo ja do tego seansu podchodziłem jak do jeża. No, ty mnie musiałeś zmuszać niemalże, żebym ja to obejrzał, bo wspomnienia miałem bardzo złe. I teraz obejrzałem sobie jeszcze raz pierwszy odcinek i mówię, kurczę, okej, no dobra, widzę wiele mankamentów, widzę, że to nie jest jakieś arcydzieło, ale ogląda się okej. Okay. Tak drugi mnie po prostu zniszczył, zmiażdżył tam wszystko, co w tym drugim odcinku ja widziałem, to wszystko było na minus. Ja nie polecam tego miniserialu, mi się on nie podobał. No, tyle. Ja jako widz, który nie znał pierwowzoru, doszedłem do takiego wniosku, że ten czas, no, o ile nie był zmarnowany, można powiedzieć, bo przecież w tej chwili nagrywamy podcast, to gdybym wiedział, jak to jest złe, jak to jest strasznie brzydkie, to ja bym się na to nie porywał. Może z tego, co opowiadamy, to rysuje się obraz jakiegoś takiego wesołego, przerysowanego, złego filmu, ale tak nie jest. Ten film jest okrutnym paździerzem, okrutnie źle w wielu miejscach zagranym, okrutnie tanim i nie ma w nim żadnej takiej przyjemności,
z oglądania. Jestem zażenowany i jeszcze na sam koniec, jeszcze przed sekcją spoilerową, zapytam się ciebie, Mando, bo ty wielokrotnie broniłeś Garrisa. My się kiedyś pobiliśmy o Garrisa. Czy ty nadal uważasz, że Garris kręci dobre rzeczy? No to nie było dobre, więc nie, znaczy cały czas muszę sobie przypomnieć te stare i pewnie zweryfikować swoją opinię, ale na chwilę obecną, bo pamiętam przed ile, 2 dni temu ty mi mówiłeś, że no obejrzyj to nie jest aż tak złe, jak ty to rysujesz, to jest najlepszy film Garrisa, a tak mi nawet napisałeś. Znaczy to wcale nie znaczy, że to jest dobry film, nie? Tylko że najlepszy z tych, co on zrobił. Ja na chwilę obecną uważam, że to jest najgorszy film Garrisa, ale no to mówię, muszę to zweryfikować, robiąc powtórne seanse. A to dlatego uważam, że jest najgorszy. No w skrócie, wszystko to, co powiedzieliśmy wcześniej, to jest film z innej epoki, który powinien być inny. A on nie jest inny. To jest film, do którego masz prawo mieć konkretne oczekiwania i zostajesz z nimi zderzony, dostajesz w mordę. Także wiesz, oglądając, nie wiem, Lunatyków czy Bastion, oglądasz film telewizyjny z zupełnie innej ery telewizji, więc się jakoś z tym godzisz, że oglądasz trochę takie paździerzowate coś, a tutaj no nie masz prawa się z tym godzić. Także na razie to tak średnio. No, ja wiem, że się biliśmy, wiem, że kiedyś tam chwaliłem, ale też ja kiedyś zupełnie inaczej podchodziłem do ekranizacji wszelakich. No. Chociaż tutaj też Garris nie zrobił czegoś, z czego był zazwyczaj znany, czyli przenoszenie zdanie po zdaniu, strona po stronie, kartka po kartce, rozdział po rozdziale książki na ekran. Tutaj jednak sobie pozwolił na dużo odstępstw. Pytanie, czy on, czy pan scenarzysta, bo za scenariusz odpowiada facet, który jest chyba, a przynajmniej był etatowym twórcą sequeli do całkiem udanych pierwszych części. To jest Matt Wien i to jest gościu, który robił na przykład Lustra 2, Głosy 2. Akurat Głosy 2 mi się nawet podobały. Tam grał, o ile dobrze pamiętam, Ned Filon. Ale wiesz, on jest scenarzystą, ale jednak reżyserem, współproducentem jest Mick Garris, czyli pewnie on ma decydujący głos. Zauważ, że tutaj nic nie robi Stephen King, ale jednak w tytule masz Stephen King's Bag of Bones, ponieważ Garris u Kinga miał już taką renomę, że odgórnie miał pozwolenie na dodawanie nazwiska w tytule, co nie w każdej ekranizacji. Szczerze masz. Mówiąc, to akurat wiesz, jeszcze tak wracając do Kinga, bo to jest jednak Radio SK i też powiedzmy kilka rzeczy. Ja, dla mnie to jest, wielokrotnie gdzieś tam czytałem sobie jego opinie na temat różnych filmów, ale dla mnie jego gust filmowy jest zły. Nie zawsze, ale no on... Tak, to ja się też zgadzam. To, że on stawia na przykład Lśnienie Kubricka jako najgorszy w swoją ekranizację, a wystawia ponad to ekranizację Micka Garrisa, to jest dla mnie jakiś totalny... Ale wiesz, tutaj to jeszcze nie jest obiektywny, nie? I to tak jest bardzo daleki od jakiegokolwiek obiektywizmu. Powiedzmy, że to jest takie trochę na złość tupanie nogą, ale też wiele innych jego jakichś polecanek filmowych to bardzo często wypływa, że to wcale nie są dobre rzeczy. Znaczy nie zawsze, nie, czasami, nie? Bo rzeczywiście. Część rzeczy też mi polecił i czasami trafił. Nie? Ale nie, ja na jego guście filmowym w ogóle nie polegam, także... No dobra, to kończmy. Słuchacze chyba usłyszeli, co mieli usłyszeć. Nie zagłębiliśmy się specjalnie w fabułę, nie poruszaliśmy tutaj żadnych takich wielkich spoilerów, oprócz tego, że Mike Noonan na końcu walczy z drzewem, także... Przechodzimy do sekcji spoilerowej. Okej, to ja bym chciał trochę się skupić chwilę na tej całej klątwie, która jest tutaj głównym wątkiem, bo ona leży i kwiczy jak dla mnie i w ogóle nie ma sensu. Plusem jest to, że cofamy się tylko o 2 pokolenia, że to jest wszystko takie spójne. Pamiętam, że w książce to tak nie było. W książce to tam ileś pokoleń wstecz. To była jakaś klątwa sprzed nie wiem, czy nawet nie kilkuset lat, ale może mieszam, może mylę, ale na pewno, znaczy może przesadzam, a nie mieszam, bo mylić to na pewno nie mylę, ale pamiętam, że to było zagmatwane, że kurczę, trochę to za mocno zagmatwał. Tutaj to jest prościutkie. Mamy 2 pokolenia wstecz, dziadkowie, znaczy dziadek Mike'a Noonana,
co zabawne, wszyscy mówią, że wygląda identycznie, a później jak mamy retrospekcję, to tam nawet nie wiadomo, który to... A tam wszyscy wygląda, że dokładnie tak samo, jeden to nawet go pomylił, bo jest w domu starców i zaczyna się do niego zwracać tak jak do dziadka, ale to tam detal. Tak. Czyli dziadek Mike'a Noonana wraz z kolegami i z Maxem DeVore, który wtedy był w wieku takim, czyli teraz już ma dość dużo lat, napadli i zgwałcili, znaczy tylko w sumie Max zgwałcił tę czarnoskórą piosenkarkę, a że obok była jej córka, to postanowili nie zostawiać świadków, utopili córkę, natomiast matkę zabili kamieniem, uderzając w głowę, pochowali ich razem pod drzewem. I ona przed śmiercią, co też jest po prostu tak złe, jak ona już wie, że zabili jej córkę i wie, że za chwilę ją zabiją, to oni jej nie zabijają, tylko jej dają przez następne 30 sekund wykrzykiwać klątwę i krzyczy, że oni będą przeklęci, że ona ich przeklina, że od teraz każdy z nich będzie topił swoją córkę, a potem ich synowie będą topić swoje córki i tak bez końca, co w ogóle jest już bez sensu, no bo no weź, no zabili ci córkę, teraz zabijają ciebie, ty rzucasz klątwę, no jest to tak głupie. Zresztą kim ona jest, żeby rzucać klątwę? No i cała scena jeszcze dodatkowo do dupy zmontowana. Ale potem, to co się dzieje potem i to co się dzieje w teraźniejszości, ja tego nie rozumiem. Mamy dziewczynkę, ostatnią żeńską, ostatni żeński potomek tych ludzi i wszyscy chcą ją zabić, ponieważ mówią, że to na niej zakończy się klątwa, bo to jest dziewczynka ze złą krwią, która musi umrzeć. No przecież to są bzdury. To nie na dziewczynce zakończy się klątwa, tylko w momencie, gdy zabijemy wszystkich mężczyzn. Bo oni już nie będą mogli płodzić kolejnych synów, którzy będą dalej zabijać. Dziewczynka może sobie żyć. Także to chyba, że, dla mnie nie chyba ma sensu. Chyba, że ta dziewczynka urodzi męskiego potomka, który dalej będzie... A, no... No dobra, no to, no ale to w takim razie Mike'a też powinni zabić, bo Mike cały czas też jeszcze tak, może urodzić, a tutaj nie, tutaj ich plan polega na tym, że Max popełnia samobójstwo i w tym momencie Mike zostaje opiekunem dziecka, w ogóle też bez sensu, nie wiadomo jak, co, dlaczego, prawnie opiekunem nie. Jakimkolwiek innym opiekunem? Nie. Po prostu porwał ją, bo zabili jednocześnie jej matkę, a jej dziadek popełnił samobójstwo. I w tym momencie Mike ma jako przyszywany ojciec ją zabić. Ale on nie zabija. Czyli interpretacja klątwy przez wszystkich mieszkańców jest absurdalna, a w sumie zachowanie Mike'a w tym momencie nawet logiczne, bo ta interpretacja jest bez sensu, więc czemu on miałby ją zabić? No a to, że nie zabija, to w sumie ma nawet sens. Ale jeszcze wejdę ci w słowo. No. Jesteś pewien, że to są dwa pokolenia, bo akurat Max DeVereaux, no to on, jego syn został zabity przez Mati. Dobrze kojarzę, prawda? No i to się już rozjeżdża w tym momencie. To są na pewno dwa pokolenia, bo cały czas mówią o jego dziadku. No właśnie. Czyli to był dziadek. To było w 1939, gdzieś miałem zapisane, ale... Albo i nie zapisałem, ale jestem tak, przekonany, to że to było w tym roku. 30 lata to były. A jeżeli... Czyli 70 lat temu. No, Max wtedy miał ze 20 lat, to teraz ma z 90. Jeśli jego dziadek miał wtedy 20, no to mogłoby być więcej pokoleń, ale to jeszcze bardziej by się rozjeżdżało. Czyli syn, czyli, no to, no, czyli to nie ma sensu. No, syn Maxa musiał mieć 70 lat pewnie. Albo 60, 50, no. W zależności od tego, kiedy go począł, bo mógł go spłodzić, nie wiem, mając 60 lat i wtedy to by w miarę grało. Wiemy, że Matty lubi starszych panów, więc... Chociaż na wspomnieniu on nie był aż tak starszy. No to się też rozjeżdża, to nie gra. A dodatkowo takie rzeczy, które wychodzą nagle, znikąd. No, na samym końcu on stwierdza, że musi rozpuścić kości i to zakończy klątwę. No skąd to się wzięło, ta informacja? Nie, no nie było w żaden sposób powiedziane. Dlaczego? To po prostu ja... No, on to dostał informację od żony, no ale to jest takie, wiesz, wyciągnięcie magicznego rozwiązania na sam tak. koniec, nie? Z kapelusza. Joanna wychodzi i mówi, co ja po prostu... mówi mu, co masz zrobić, żeby... No... Ona mu zostawiła w tej powieści informację o tym, nie? Że ma rozpuścić kości, że to cofnie klątwę. No dlaczego? Bo tak, no wszystko. Wiesz co, powiem szczerze, chyba byłem tak bardzo skupiony na niedociągnięciach tej strony technicznej i artystycznej, że nie podjąłem się analizowania fabuły aż w ten sposób, żeby tę klatwę rozkładać na czynniki pierwsze. Natomiast mnie nie grało jedna rzecz na pewno. To właśnie to, że to, czy to był na pewno dziadek Mike'a Noonana, bo no widać, że to jest gościu po 50,
I ten jego brat, którego gra Matt Frewer, to też jest facet po 50. No to już to widać, że obaj są... Czyli co, że to był ojciec, tak? By bardziej pasowało, że wiesz, w tych 30 latach te chłopaki mają po 15 lat, coś takiego, to bardziej pasowało, że wiesz, że to są ich synowie poczęci na przykład, wiesz tam, znaczy, że Mike jest jego synem poczętym, wiesz tam, w latach 60. Tak, mnie to by bardziej grało. A czy nawet nie 60., 50., no kurde. Także gdzieś to wszystko... I dlaczego ta klątwa u Majka nie... Bo Mike był synem, tak? Rozumiem. Okej, było dwóch synów. Ale to się w ogóle w żaden sposób jakoś tak... No, czasowo mi nie zgrywało. Jak dla mnie to nawet jest mniej istotne, czy to dziadek, czy ojciec, już pal licho, kto to był, ale to całe zachowanie tych bohaterów, no zabijmy dziewczynę, to wtedy wygramy. No rozumiem, nie chcą pozabijać siebie, ale z drugiej strony jej też nie musieliby zabijać. No zakładając, że ona będzie miała syna, a ten syn będzie miał kogoś, to ta klątwa powróci za 60 lat. Nikt już z nich nie będzie żył. Co ich to będzie obchodziło w tym momencie? Oni to powinni się martwić, byleby nie płodzić dalej dzieci. Mm-hmm. I to wszystko. A nie, tutaj ten popełnia samobójstwo tylko po to, to jest cały jego wielki plan, żeby jednocześnie szeryf zabił matkę córki i żeby w tym momencie przyszywanym ojcem stał się Mike, który zabije córkę. No plan po prostu mistrzostwo. Tak, plan szczególnie, na medę, że ta scena śmierci, gdzie no, ta przyjaciółka Rosette zabija Maxa, to jest no mega dziwna. Tak, ja w ogóle nie zrozumiałem na początku, o co tam chodzi. Myślałem, że to są jakieś, nie wiem, seksualne igraszki 90-latka. A jeszcze mi się jedna scena przypomniała, która wywołała u mnie autentyczną salwę śmiechu. To był ten moment, kiedy Mike sobie pływał, a Rosette rzucała w niego kamieniami. Rzuca w niego kamieniami. No to jest, wiesz, to w książce naprawdę grało, no bo tam było opisane, jak on aż mu płuca pękają, nie może nabrać powietrza, bo on był pod wodą. Za każdym razem, jak się wynurzał, leciał kamień. Kilka razy tym kamieniem gdzieś tam oberwał, więc był ranny, krwawił. To była fajna scena w książce. A tutaj, jak widzisz taką starą babę z takim białym makijażem, jak wiesz, jak jakaś czarownica z Disneya i z pomalowanymi na czerwono ustami i rzuca tymi kamieniami, wygina się i rzuca nimi, to się kulesz ze śmiechu, a nie odbierasz te emocje, które powinieneś. W książce to grało, bo to było tak wkurzające, to momentami ta książka naprawdę wywoływała takie negatywne emocje, wiesz, no kurczę, wiesz, że ten bohater ma rację, a on trafił w takie środowisko, gdzie tam wszyscy są ze sobą związani, gdzie ona może go wepchnąć do wody, może go obrzucać kamieniami, a on i tak im nic nie zrobi, nie? I to pamiętam, że to fajnie grało, a w filmie nie, źle. Ale jak już mówimy o rzeczach, które bawią, to jeśli nie zwracałeś uwagi na szczegóły, to, no to na to nie zwróciłeś, ale ja po prostu w cały finał ja się łapałem za głowę, kto go napisał, bo to już nie chodzi nawet o wydarzenia, o realizację tego, ale przecież od momentu, gdy Mike zabiera to dziecko, to tam się nic nie klei. To wszystko jest tak głupie. Jest taka scena, gdzie on trzyma mokrą... Ona jest zmoczona, ta dziewczynka. Ma mokre ubranie. I on do niej mówi coś takiego. Ja to pamiętam, bo to normalnie aż se cofałem czy ja czegoś nie zrozumiałem. I on do niej mówi coś takiego. Zawinę cię w ręcznik, trzeba cię wysuszyć. Co powiesz na kąpiel? Trzeba cię wysuszyć. Co powiesz na kąpiel? A za chwilę on ją zabiera, wiesz, wprowadza do swojego domu i mówi jej, zdejmijmy tę mokrą piżamę, zobaczymy, czy mam coś odpowiedniego dla 6-letniej dziewczynki, gdzie oni nie mają dzieci, no skąd on ma mieć ubranie dla 6-letniej dziewczynki, a on w 5 sekund je znajduje, podchodzi do szafy i wyciąga koszulkę i mówi, o, jest koszulka. A ona już śpi w ubraniu, a on ją przykrywa drugą kołdrą, pomimo tego, że ona jest mokra. I kładzie koszulkę na kanapie i mówi, nie, najpierw do niej przykłada i mówi, sprawdźmy, czy pasuje. Ona jest pod kołdrą, a on tak do niej przykłada. No, trochę za duża. Odkłada na kanapę i mówi, że no, położę ją tutaj. On po prostu robi różne rzeczy i mówi, co robi. A te rzeczy są tak bez sensu. Masz dziewczynkę w tym, chcesz ją przebrać, bo jest mokra, a ona zasnęła, to ją jeszcze przykrywa, ale znajduje jej rzeczy, których nie powinien mieć, kładzie je obok. To wszystko jest
Tak, ja nie wiem, kto to napisał, ty. Ja naprawdę oglądałem to i za łeb łapałem się, kto napisał ten monolog cały tam Majka, bo to jest całkiem długa scena. Natomiast mówiłem o samej końcówce, o samej ostatniej scenie, to w ogóle też nie mówiliśmy o tym wodnym duchu matki. Mhm. Jak to jest źle zrobione też, jak on się zaczyna rozpadać i ta woda zaczyna spływać, idź w cholerę w ogóle. Ale ta końcówka, ty, ta wycieczka na kajaki, no... Jaką masz sytuację? Jest dorosły facet, który tak naprawdę porwał dziecko. No bo ktoś zabił jego matkę, on nie zadzwonił na policję. No fakt, że to policja zabiła, no ale on mógł gdzieś tam, nie wiem, wyżej próbować się dostać. On porwał to dziecko, zaprowadził je do swojego domu, w swoim domu zabił Rożet, jest pełno krwi, on przed chwilą dokonał morderstwa. No nieważne, czy w obronie własnej, to dopiero dojdą do tego śledczy i policja. A on, oni, ma pełno policji w domu, a on bierze dziewczynkę na kajak i idą sobie popływać. Ty. To takie trochę jak, nie wiem, jak John Matrix w Komando, jak pozabija wszystkich i sobie odchodzi ze swoją córeczką, no ale to trochę inne kino i trochę inne czasy, nie? Ja przecierałem oczy na całej końcówce, już to policzkowanie gałęziami drzew to była kropka nad i, ale całe ostatnie 20 minut jest dla mnie do kosza. Nie wiem, kto to napisał, naprawdę. Kto to wymyślił i kto to zatwierdził. Tam nie tylko ostatnie 20 minut jest do kosza. Wiesz, to jest... mam wrażenie zrobione całkowicie bez pomysłu, takiego bez polotu. Ta fabuła była, jak na samym początku wspomniałem, wielokrotnie, wiele razy przedstawiana. Może nie jota w jotę, ale za każdym razem była robiona lepiej. No tutaj ewidentnie jest... No, alternatywa jest ogromna. A jeszcze weź mi powiedz, bo to przecież jest horror i to taki horror teoretycznie pełną gębą, klimatyczny, mm-hmm. Masz duchy. Czy ty w ogóle odczułeś chociaż raz jakieś takie uczucia, które powinien wzbudzić horror? Bo ja chyba ani razu. Fakt, że to nie jest wyznacznik, nie? To nie jest ocena, że ja się nie bałem. Nie? No, akurat na mnie mogło nie zadziałać, ale według mnie na mnie tego typu horrory działają. Mam wypisane dwa plusy. I jednym z tych plusów jest to, że bardzo mi się podobał ten domek, do którego przyjechał. To była świetna lokacja, naprawdę. Ten domek był ekstra. Ja wiem, że to było studio. No, ale narzekałeś, że jak z Hallmarku albo jak z jakiegoś tego typu. Chodziło ci o to, w jaki sposób jest pokazywany, że samo to... Okay, nie, ale... wiesz co, chodziło mi o to, jak były te sceny kamery. Na przykład, wiesz... No. Tak, gdzieś, wiesz, z blatu czy coś, bo sama lokacja to było zrobione z tym łosiem wiszącym, naprawdę to było bardzo przyjemne. A jedna scena, która mi się bardzo podobała, gdzie ona nie jest jakaś super straszna, ale to jest samo zakończenie pierwszej części, gdzie Mike łapie Venę i zaczyna pisać wtedy się kończy ten. Ja wtedy miałem, nie wiem, tak jak takie przypomnienie, taką przywiodło mi na myśl właśnie jakieś takie lata 90, gdzie te pierwsze części, na przykład, nie wiem, Sztormu Stulecia się kończył, czy Bastionu, czy no już tego Nieszczęsnego Lśnienia, kiedy teraz pierwszy raz oglądałem. I miałem taką falę, nie wiem, czy ciarek na plecach, czy takiego jakiegoś takiego niepokoju, ale to nawet nie jest scena grozy, tylko właśnie takiego dziwnego, nie wiem, mówi się, że śmierć mnie powąchała. Nie wiem, czy znasz to powiedzenie. To było takie coś, ale podejrzewam, że bardziej związane z tym przywołaniem wspomnień sprzed 20 lat, niż związane z tym, co widziałem na ekranie. Natomiast te wszystkie straszne sceny, one były zwyczajnie popsute od strony realizatorskiej. Przez efekty specjalne, przez fatalną muzykę, czy te sceny w bardzo fajnym domku psute przez fatalną pracę oświetleniowców, którzy walili gigantyczne reflektory przez okna i gdzie mamy sceny nocne, a na zewnątrz jest jakby ten domek był pobudowany na środku parkingu Carrefoura, gdzie ze wszystkich stron padają światła od tych sodówek postawionych na parkingach. No ja niestety, dla mnie niestety to jest duży minus, bo na mnie tego typu horrory działają. No tak, ty się boisz duchów. Już same horrory o duchach, no to jest dla mnie przerażające, a dodatkowo taki klimat, właśnie las, jeziorko, domek, no to są najlepsze składniki, żeby tutaj dobry gulasz z tego zrobić. A tutaj no, jeszcze na mnie to od tej strony nie podziałało. To, co wspominałem, że tutaj bardzo przez dużą część filmu te duchy zrzucają rzeczy z półek. Robią bałagan mu w tym domku, więc...
to było takie niezamierzenie zabawne. No, tego się pytałem, czy tak rzeczywiście było w książce, że Nunan musiał sprzątać co jakiś czas, bo no bo to tak wyglądało i to było tak fatalnie pokazane, że gdzieś to poczucie zagrożenia, bo gdzieś jakaś nadprzyrodzone istoty czają się, a ty jesteś w tym domu sam, jeden, piszesz książkę. No to jest, jak pomyśleć sobie nawet o tym, to jest całkiem straszne. Jesteś gdzieś, wiesz, nad takim jeziorem, gdzie zawsze byłeś z kimś, teraz jesteś sam w drewnianym domu, który stary, skrzypi. I tego nie udało się. Okej. Coś jeszcze? Czy kończymy? Kończmy. To ten worek kości nie zasygnował na długie omówienie. O. No to drugi punkt na naszej liście wielkiej powtórki z Micka Garrisa mamy zaliczony. I teraz czas na film kolejny. Już nie będziemy kolejny raz podsumowywać, bo już tutaj naprawdę wiadro po mej wylaliśmy. Nie wiem, czy na przykład teraz jak ktoś złapie za ten film, nie będzie się stukał w głowę, że przesadzali, bo jak ktoś nas posłucha, to może sobie wyrobić w głowie nie wiadomo jak aż zły obraz, ale wydaje mi się, że nie. No, ja z niczym nie przesadziłem tutaj. Takie są moje odczucia po obejrzeniu tego filmu. I to no, trochę strata czasu oglądanie go moim zdaniem. Wysłuchaliście godzinny podcast, także nie marnujcie 2 godzin 40 minut na oglądanie tego miniserialu. No dobra, my słyszymy się za 2 lata z kolejnym Garrisem. A za dzisiejszą rozmowę ci dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie. I to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć.